Układy. Prosty układ kwadratowy. Chciałbym w prostym układzie kwadratowym wykorzystać płytki, które widzimy poniżej, w ten sposób, aby podczas przenoszenia ich na obiekty program wykorzystywał wybrane przeze mnie twarze. Zaczynam od zaznaczenia ściany. Ściana przed położeniem układu musi być ścianą, na której nie pojawiły się wcześniej inne materiały. We właściwościach materiału w typie wypełnienia nie mam wczytanego żadnego materiału, w związku z tym ściana ta jest gotowa do tworzenia układu. W zakładce Edycja w punktach charakterystycznych zostawiam włączone punkty pierwsze z brzegu, czyli na narożniku każdej płytki. Przełączam się na zakładkę płytki, następnie wstaw płytkę. Przeciągam pierwszą płytkę na ścianę. Następnie zmieniam punkt wstawienia płytki domyślnej na lewy dolny narożnik. Sięgam po następną płytkę i dociągam do prawego dolnego narożnika pierwszej płytki. Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara umieszczę następną płytkę. W płytce szablonowej zmieniam narożnik na lewy górny, sięgam po następną płytkę i dociągam do dwóch pozostałych. Kolejny raz zmieniam wierzchołek i umieszczam ostatnią płytkę. Przełączam się na zakładkę układy, wybieram wskaż obszar, zaznaczam ścianę, wektor X rozciągam wzdłuż lewego boku obu płytek, od lewego górnego narożnika do dołu ostatniej płytki, Y wzdłuż dolnej krawędzi dwóch płytek, od lewego dolnego narożnika do prawego dolnego. Wybieram podgląd układu, następnie zapisz układ i układ zapisuję. Płytki zaznaczam, wybieram usuń płytki z obiektu, przełączam się na układy, układ możemy przenieść na ścianę. Jeśli przełączymy się na zakładkę płytki, możemy przełączyć się również na zastępowanie płytek i na przykład pojedynczo zamienić płytki w obrębie układu. Możemy również zmienić płytki na obszarze. Dziękuję za uwagę.